Chciałbym zwrócić uwagę na taki problem, którym nazwał nachalnym promowaniem milusińskich wartości. Otóż to nachalne propagowanie czy promowanie milusińskich wartości jest wyjątkowo ciężkie do przeciwstawienia się mu, dlatego że milusińskie wartości już takie są, że poprawiają nam humor, kiedy je głosimy. I trudno się przeciwko nim zbuntować. Stronę irracjonalną w polityce i tak dalej. Mam na myśli tutaj na przykład takie rzeczy jak skrajny pacyfizm, taka ckliwość, empatia w stosunku na przykład do uchodźców. Mam tu na myśli takie ekologiczne rozmemłanie i rozanielenie, takie podchodzenie romantyczne do ekologii na przykład. Mam tu na myśli kult wspólnotowości dla samej wspólnotowości, takie róbmy razem, jesteśmy ludźmi, jesteśmy wszyscy razem. Jak to mówi Mariusz Max Kolonko, jedno wielkie kumbaya, czy jakoś tak. Także to jest ciekawe, że jeżeli ktoś głosi na przykład imperializm, to teraz tak, jeżeli jest ktoś z innego kraju, to automatycznie jesteśmy skonfrontowani z tym i zazwyczaj nam się to nie podoba. Chyba, że mamy słabość akurat do tego lidera albo coś takiego, albo do tej kultury i ona bezpośrednio nam nie zagraża. Albo się z nią identyfikujemy, mimo że mieszkamy w innym kraju. Tak też może być. Ale zazwyczaj jednak repulsja, takie zniechęcenie i obrzydzenie jest od razu. Następuje od razu. Nie mamy ochoty mieć z tym nic wspólnego. Nasz bunt jest niemal instynktowny. Natomiast jeżeli ktoś głosi taką ckliwość, tkliwość, empatię, skrajny demokratyzm, skrajną wspólnotowość, bo takie rzeczy też są przecież w naszym życiu na co dzień, to jakoś trudno się nawet przeciwko temu zbuntować, w wyniku czego, taka moja teza, one królują niepodzielnie nad tymi takimi ostrymi ideologiami. Na przykład, jeżeli ktoś głosi autorytaryzm dla samego autorytaryzmu, to właściwie woli tego nie zrobić. Woli to jakoś przepchnąć tylnymi drzwiami. Natomiast jak ktoś głosi demokratyzm, to w zasadzie no, trudno się zbuntować. No dobrze, no wszyscy są równi, wszyscy mają prawo głosu. No kto by nie chciał mieć prawa głosu, więc wszyscy to poprą, tak? Jak ktoś głosi empatię, no to fajnie, no dobrze jest się czuć z innymi dobrze i tak dalej i rozumieć ich potrzeby, świetnie. Jeżeli ktoś głosi wspólnotowość, no tak, no jesteśmy wspólnotą, czy tego chcemy, czy nie, i tak dalej. Czyli nie ma instynktownego oburzenia, tak jak nie było instynktownego oburzenia przeciwko komunizmowi. No to fajnie by było, jakby ludzie potrafili się wspólnie produkować, potem się sprawiedliwie podzielić tymi płodami rolnymi, czy wytworami przemysłu. No nie byłoby super, byłoby, tylko że to nie odpowiada ludzkiej naturze i to nie jest wynik tego, że kapitaliści tak ludzi zepsuli, tylko ludzie nie mają dość zaufania do siebie nawzajem, żeby to zrobić. Na przykład bardzo często się snuje, lewica lubi snuć niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych porównanie ze Szwecją. Na przykład zapominają, że tak, jeżeli chodzi na przykład o prawa do posiadania broni, to Stany Zjednoczone są duże. Tam policja nie wszędzie dojedzie na czas. Tam trzeba mieć własną spluwę. Po prostu trzeba. W niektórych rejonach trzeba. W rejonach gęsto zaludnionych, gdzie policja ma jasny i ma szansę dojechać na czas, najczęściej ludzie tej broni po prostu nie mają, nawet jak mogą mieć. Bo nie muszą. A tam, gdzie jest pustkowie, muszą. W Szwecji wszyscy żyją praktycznie na południu kraju, więc są blisko siebie. Nie ma potrzeby. Druga sprawa. Na przykład mówi się o. Do tego mogą krytykować Amerykanów, a tak naprawdę pokazuje to brak empatii w stosunku do Amerykanów i ich problemów. A czemu by mieć empatię do potężnego narodu, prawda? Zawsze zazdrościmy potężnym narodom, nie lubimy się kierować empatią ich w stosunku do nich. No taka tendencja ludzka, zazdrość. W każdym razie druga sprawa to na przykład to, że Stany Zjednoczone są krajem wieloetnicznym, a Szwecja mimo wszystko nadal, mimo Malmę i dużej społeczności arabskiej, monoetnicznym. Myket en Heldik, jak mówili Szwedzi, że do pewnego momentu Szwecja była Myket en Heldik, czyli bardzo jednorodna, jeśli chodzi o etniczność. No i skoro tak, to ludzie podobni do siebie sobie bardziej ufają. Jeżeli jakieś profity z
opieki społecznej, z państwa socjalnego mają dostać taki drugi Erikson, który wygląda jak ja, to mamy do tego jakoś taką większą przekonanie niż kiedy ma dostać to jakiś nielegalny imigrant z Meksyku, tak? Albo ktoś, kto jest zupełnie inaczej żyje niż my, wyznaje wartości sprzeczne z naszymi nawet. Nie mamy ochoty tak się dzielić specjalnie. Także nie widzę. Myślę, że jak Szwecja będzie stawała krajem bardziej arabskim procentowo, ja nie wierzę akurat w Euroarabię czy Eurarabię, żeby to nastąpiło do tego poziomu, że cała Europa stanie się arabska, ale wierzę, że na pewno będzie bardziej arabska niż teraz. I Szwecja, jak będzie bardziej właśnie bardziej multietniczna, to myślę, że stanie się bardziej podobna do Stanów Zjednoczonych. Taki jest jakby nieuchronne prawo historii. Zresztą już tak trochę się stało. Przycina się socjal, gdzie tylko się właściwie da. Nie tylko dlatego, że jest coraz mniej ludzi pracujących, a coraz więcej ludzi starych lub niezdolnych do pracy, tylko dlatego także, że po prostu nie ma już takiego napędu, i tutaj wszystkie zaklęcia socjaldemokracji niewiele zmienią. Dlatego wydaje mi się, że to jest taka trochę przydługa dygresja, ale nachalne promowanie wartości niewiele zmienia, raczej może wywołać skutek odwrotny. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o te takie wartości, takie milusińskie właśnie, wspólnotowość, opieka, empatia i tak dalej, wydaje mi się, że one mogą uczynić także wiele zła. One mają, te wszystkie milusińskie wartości są z natury romantyczne, one nie są racjonalne. One bazują na uczuciach, są emotywistyczne czy emotywistyczne. Nie odwołują się do strefy racjonalnej. I teraz, jeżeli mamy naprawdę takie willkommens kultur w stosunku do uchodźców, którzy nie potrafią w wielu przypadkach, niektórych może tak, ale w wielu przypadkach nie potrafią docenić tej otwartości, to taka polityka może uczynić wiele złego. Najgorsze jest tutaj to, że my zamiast roztrząsać te wszystkie możliwe podejścia do rzeczywistości politycznej na tym samym poziomie, jakby nakazała logika, tak? Czyli no dobra, otwieramy granice, no dobra, to nie otwieramy i tak dalej, to przykrzykujemy się. To sam fakt, że my traktujemy te różne otwartości, empatii i tak dalej emocjonalnie, a ewentualne zamknięcie granic, przykręcenie kurka socjalnego bardziej racjonalnie, już sam fakt, że one mają trochę inne pochodzenie umysłowe, te tendencje myślowe powoduje, że my nie potrafimy ich na tym samym poziomie roztrząsać, a to jest duże utrudnienie dla prowadzenia jakiejś sensownej polityki. Już no nawet nie użyję słowa racjonalne, tylko sensownej. To powoduje, że ludzie, którzy są skłonni koncentrować się na uczuciach, oni będą ciągle się rozmijali z tym takim trzeźwym, takim bardziej darwinistycznym myśleniem, jaki jest po tej drugiej stronie. No i oczywiście to nie jest tak, że lewica jest tylko emotywistyczna, a prawica tylko jest nie wiem, jak to powiedzieć, racjonalna, trzeźwa. To nie o to chodzi, bo to też różnie bywa. Na przykład podejście do nacjonalizmu i tak dalej, czy religii czasami na prawicy potrafi być równie emocyjne, emotywistyczne. Poczucie właśnie odizolowania od innych narodów, poczucie takiej obsesji bronienia własnej kultury i tak dalej, to też jest oczywiście emotywizm. Natomiast lewica czasami potrafi wykazać się daleko idącym racjonalizmem, na przykład Gerhard Schröder i Bill Clinton, którzy chociaż byli lewicowcami, to próbowali coś kombinować z trzecią drogą, próbowali zrozumieć biznes, próbowali zrozumieć współczesny świat. I nie rozumować już jak Trocki w 20 roku, ale jako człowiek współczesny i tak dalej. Tak samo jak Trump na przykład z prawicy zrozumiał, że po prostu sprawę LGBT to jest kwestia godności ludzkiej i dojrzałości ludzkiej i trzeba to zostawić w spokoju. Także racjonalna polityka po obu stronach jest możliwa, o ile się znowu zwróci uwagę na te takie tendencje, jakie się ma, emotywistyczne. W każdym razie wartości emotywistyczne typu narodowego, one, ponieważ one są takie raczej neutralne, jeżeli ktoś po prostu nie posiada, nie podziela nacjonalistycznego światopoglądu na przykład, no po prostu się pod tym nie podpisze i tyle.
ona go nie przytłoczy, ta ideologia. Natomiast ideologie ckliwe, ideologie milusińskie, jak bym powiedział, takie właśnie jak skrajny pacyfizm, jak skrajna otwartość, nawet na nielegalną imigrację, empatia, która na przykład empatia w stosunku do ucznia jest posunięta do tego stopnia, że uczeń ma władzę nad nauczycielem, a nauczyciel ma chaos w szkole, w miejscu pracy i właściwie nie może z tym nic zrobić. Tak jest w dzisiejszych czasach. Nazwijmy to po prostu wprost, że prawa zwierząt się przed prawami ludźmi, ludzi czasem stawia i tak dalej. Ta empatia jest czasem tak daleko posunięta, że trudno właściwie dać ci odpór jakiś, dlatego że sama w sobie te wartości są takie fajne. Na przykład nazizm od razu jest dziwny i niefajny, jak ktoś nie jest nazistą, jak ktoś się nie identyfikuje z niemiecką kulturą, której niby nazizm bronił, chociaż nazizm sprowadził na Niemcy katastrofę. No ale komunizm na papierze wyglądał super. Komunizm, wspólnotowość, empatia, te wszystkie ckliwe, milusińskie wartości, one są wyjątkową taką pułapką dla człowieka, bo właściwie nie ma się jak od nich wyzwolić. I może to takie pytanie na koniec. Czy można im jakoś dać odpór, kiedy one przesadzają? Bo one są potrzebne, ale co zrobimy, jeżeli one przesadzają?